Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód z Minecraft, what the fuck, nie wiem nawet jak to nazwać, jest ze mną oczywiście Sebulbisz 2000, ten, 137. Dzień dobry, dzień dobry. I jedziemy z koksem dalej w naszych zajebistych, najlepszych na świecie przygodach. I jakie plany na dzisiaj? No dzisiaj, no kurczę, spójrzcie w ogóle dookoła, weź tam pokaż widzom naszym drogim, że trochę bida jest, kurde, tam dookoła naszego terenu, a raczej jakiego naszego terenu, bo nie ma tam, kurde, niczego. Jak to mówił Kononowicz, nie będzie niczego No, i chyba auto. Kononowicz miał rację, więc trzeba by tutaj się coś rozbudować i tam teraz... Troszeczkę sobie przed odcinkiem już pomyśleliśmy, żeby nie kminić na odcinku, gdzie się rozbudować. I tam pomindorek właśnie idzie wam pokazać, gdzie my mniej więcej byśmy się chcieli rozbudować, jak to widzimy. Dokładnie, dokładnie tak. I I pokażemy wam, co idzie. Jaka jest nasza wizja tej całej Hawiry, no to też myślę, że całkiem spoko, bo planujemy zrobić jedne wielkie co? Jedną wielką wioskę, jedno wielkie metro, wszystko w ogóle. No, z rozmachem, jak to mówili, mają rozmach, Tak, skurwysyny. więc mniej więcej plan jest taki, że jak widzicie tą tutaj stronę, gdzie teraz macham kilofem, to tam planuję się osiedlić ja i zrobić taki most tutaj na tę wyspę. Natomiast Sebek się chce osiedlić gdzieś tutaj, z tego co mi pokazało. Naprzeciwko dosłownie. No autentycznie naprzeciwko, tylko tutaj bym musiał wyrównać teren i tak dalej, a więc... Na pewno w planach jest dzisiaj, i to nie są plany takie, że na jeden odcinek, tylko przynajmniej na trzy odcinki będziemy tutaj jechać z koksem, jak prawdziwi budowniczy, nie że robota w jeden dzień, tylko kurde, przynajmniej z tydzień, jak nie miesiąc roboty. Będzie budowa, głowa Dokładnie, w betoniarce. głowa w betoniarce, No, tak więc to są plany na dzisiaj i co, zanim jednak pójdziemy budować, to chcesz jeszcze coś zrobić i... Tak jest. Tak jest. Ta osoba nie może dłużej na nas czekać. Słuchajcie, jesteśmy po prostu najgorszymi ludźmi, którzy kogokolwiek mają odbijać i ratować. Przecież poszliśmy do tej struktury w zeszłym odcinku i zapomnieliśmy o najważniejszym. Bo my przecież po Makikala mieliśmy iść go uwolnić, a my się skupiliśmy na klepaniu tych, kurwa, 1000 zombiaków. Dokładnie, Co więc my w ogóle? Misja jeszcze przy okazji na dzisiaj taka, żeby iść odbić Magikala. Chodź, 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 bo ja już tam jestem na miejscu. Dobrze, Widzę idę. Idę, tylko muszę wszamać mięso, bo nie powiem, że nie, ale trzeba było sobie głód wyleczyć. Kurde, jakie mięso, stary. Maja Staśko cię zabije za to. Oj, trudno, niech tam nie zesra się tylko. Niech tam nie sra pod siebie. No, ogólnie to trzeba będzie sobie zbudować farmę, bo już tam... Weganie wysyłali do nas listy z groźbami, ale to na razie chyba ważniejsze jest zbudować hawirę jakąś normalną, bo tak trochę, no bieda, no kurde, znaleźliśmy diaksy, tam spuściliśmy w pierdol jakimś frajerom tutaj na tej strukturze, ale tak kurde, no bida trochę i jak coś to weź, bierz wszelaką wełnę, nie wiem, jakieś bloki złota, jakieś kurde cegły, wszystko co rzadkie weź i biblioteczki. Dobra, dobra, prawie. Dobra, spoko. No tak więc jak widzicie, nie jest kolorowo na tym, jak to się mawia, łazarskim rejonie i trzeba niestety zapierdalać. Jak to Bonus BGC mówił i cytaty mądrych ludzi. Dokładnie i trzeba, pozdrawiamy Hermana i trzeba zrobić oczywiście porządek na tym rejonie, bo kurde, no widzicie, już tutaj jakiś zameczek sobie postawiła banda frajerów, my już tutaj z Pomidorem ich wyjaśniliśmy i to tak po męsku, czyli po prostu z mieczem w ręce. Tak, dokładnie. W ogóle też taka ciekawa sprawa, że znalazłem jakieś nowe pomieszczenie, którego ostatnio nie zwiedzaliśmy. Właśnie jestem sobie teraz w tym małym pokoiku, gdzie przylazł tutaj zombie do mnie, więc wypierdalaj, brzydko mówiąc. I znalazłem blok dźwiękowy, więc sobie go zakosiłem. No, wszystko co znajdziemy, co ciekawe, trzeba zapierdolić stąd. Kurde, no wiecie, my tutaj z rozmachem będziemy wszystko budować, będzie po prostu jedno wielkie metro. Ale te metro, to mówię ci, to trzeba zrobić coś takiego, że takie tory specjalnie szerokie, żeby tam normalnie te pociągi Intercity pomieścić z tego,
Z tego moda Traincraft. Oj, pociągi Intercity, to będzie ciekawe. A tak swoją drogą, patrząc na tych zombiaków, tych szkieletów i tak dalej, chociaż to prędzej tyczy się szkieletów, już wiem, o co mniej więcej z nimi chodzi. Wiesz, o co chodzi? No. Te szkielety to są właśnie weganie, kurde, czyli to są posłannicy Mai Staśko, kurde. Ja wszystko wiem, ja to wszystko, kurde, się dowiedziałem całkiem przypadkowo, kurde. Maja Staśko to ja widzę, że ładne ma oddziały szkieletów w tej gierce. No nie powiem, beka w chuj, kurde, Maja. No śmieszne. No śmieszne w chuj, co, kurde? Bronisz na mieś mięsa, co? A ty, kim ty, kurwa, jesteś? Kim ty, kurwa, jesteś? Weź ty mi powiedz. Ja pierdolę, kilów mi się zaraz skończy. No dokładnie. Kim ty, kurwa, jesteś? Żeby nam tutaj chodzić w styl życia i w dietę. Dokładnie. My sobie możemy jeść, co chcemy. Chcemy sobie zjeść kurczaki z KFC, to sobie zjemy kurczaki z KFC, a nie proszę nas tutaj... Proszę nam tutaj nie narzucać różnych ideologii. Oczywiście pamiętajcie, że to są tylko żarty, bo nie mamy nic do tego, że ktoś nie chce jeść mięsa. Jak najbardziej szanujemy takie podejście. Tylko to bardziej jest na zasadzie, że... No wiecie, no okej, okay, można mieć taką ideologię i wszystko, ale... No nie można tego też narzucać innym, no nie? Nie każdy będzie podzielał cudze zdanie, jak o co chodzi. Ja sam na przykład wege byłem przez pewien okres czasu i no nie ma co, kurde, narzucać komukolwiek, bo no są ludzie, którzy po prostu wolą jeść mięso i nic tego nie zmieni, raczej nic nie zmieni ich podejścia, nie? Tak to ja rozumiem, że chcecie zmienić świat, mówię tu do weganów, ale to do wegan, ale to tracicie trochę tylko swój czas. Dokładnie. Bo ci ludzie i tak zdania nie zmienią, więc... Dokładnie, więc proszę nie narzucać swojego zdania i proszę się nie reklamować, pani Majo Staśko, bo ty również się lubisz reklamować na Instagramach, więc proszę się nie reklamować. Proszę się nie reklamować. A i Maja Staśko, jeszcze jedna rzecz, tutaj oczywiście wiadomo, żarcik żarcikami, ale proszę mi rodziny nie prześladować za to, że nie jestem weganem. Rodzinę prześladować. Przestań mi, kurwa, rodzinę prześladować. Co, jak nie jem, jak jem mięso, to jestem gorszy, tak? To chcesz mi powiedzieć? O Jezus Maria, jak zwykle głupawka się odpala w takich momentach. No, kiedy akurat chcemy nagrać poważny filmik tutaj, zagrajmy w Minecraft na modach. No, niestety. Skąd się te zombiaki, kurwa, tu biorą? Nie wiem, z tego co pamiętam niszczyliśmy te spawnery, ale to już chyba, nie wiem, z przyzwyczajenia tutaj się pojawiają. Nie, chyba jakieś, możliwe, że jakiegoś jednego czy tam dwóch zapomnieliśmy zniszczyć, no nie wiem. Ważne, wiesz, no mi tam nie przeszkadza, jak raz na jakiś czas jakiś zombiak podejdzie po wkurwia, ale jak wtedy była taka ich dosłownie armia, niczym jakieś po prostu, wiecie... Niczym jakaś armia hejterów, kurwa, z YouTube'a, no to tak trochę ciężko, nie? No i dosłownie tutaj by pasował tak, serio, kurwa? Serio? Ale, wiecie, YouTube usunął dislike'i, my usunęliśmy spawnery i hejterów nie ma. Dokładnie. Proste. A to jest, kurwa, bez sens, usuwając te dislike'i, ja pierdolę. W sensie, z jednej strony okej, okay, no bo na przykład jak jakiś, nie wiem, idiota spamił komuś dislike'ami, no to... Robił mu troszeczkę też taki zły PR, mimo że wiadomo, pod pewnym względem to idzie w algorytm, bo jednak film jest pozycjonowany, no to jednak, no nie oszukujmy się, osoba, która nie kojarzy na przykład danego twórcy, no widzi zdislajkowany film, to tak średnio chce potem siedzieć na takim kanale zdislajkowanym. No ale z drugiej strony, no kurwa, no to też było od wyrażania opinii, na przykład komuś się nie podobało, no to miał prawo łapkę w dół zostawić, a nie, że teraz... Dożyliśmy czasów, gdzie tylko same łapki w górę są i no żyj w takim świecie. No tak, tak samo na przykład jeśli ktoś skamował ludzi, to teraz nie będzie żadnego sposobu, żeby zobaczyć, że ktoś faktycznie jest skamerem. Znalazłem spawner. O. No. A i dlatego, moi drodzy, proszę nie iść w stronę skamów, dlatego że wtedy, jeżeli ja się dowiem, że ktoś z moich widzów jest skamerem, no to zachowam się jak 60 i będę konfidentem i napiszę do druida z lasu i on wtedy na was film nagra. Dokładnie, a uwierzcie mi, że my mamy wtyki, kurde, ja tam w Radomiu parę ludzi znam, więc wiecie. Więc proszę tutaj, proszę się nie tyle co nie reklamować, co proszę nie skamować. Ale nie reklamować to też proszę się nie reklamować, bo reklamy są bardzo nieładne i my nie uznajemy reklam. Dokładnie. Tak.
O, ty... ogólnie chcę ci powiedzieć, że znalazłem właśnie tam ten spawner i przy spawnerze była skrzyneczka, więc myślę, że zajebiście. No, pewnie, że zajebiście, a tu kurde mam hordę creeperów, jakichś kurde tutaj zombiaków. No nie, no creeper jebną, ale na szczęście nie przy zamku, tylko kawałeczek dalej. Ale jednak jebną. Już poszedłeś z tego zamku? Znaczy ja wyszedłem dlatego, że tam... Siema. O, siema. Akurat wyszedłem innymi drzwiami, w sumie innym wyjściem wyszedłem, więc... Chciałem wrócić i zobaczyłem tą hordę, która szła na mnie, więc no. Jak to mawia klasyk, siema. Ja jestem Maxim. Siema, ja jestem Maxim i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat fast foodziarni KFC. Ej, czekaj, jeszcze mam takie pytanie. No. Masz może jedną sztabkę żelaza? Mam nawet 7. Weź zrób po nożyczkach, to będziemy rozpierdalać szybciej tę wełnę. No, kurde, przydałoby się, nie powiem, że nie. Gdzie tu jest jakiś crafting? Masz, ale to możesz craftingu tym w menu zrobić, bo to po prostu... No. A one się nie stakują, kurwa. Kurwa. No zrób po prostu po jednej, to sobie, wiesz. Kurwa, nie stakują się, wrzuciłem ci. Aaaa, dzięki. No, tutaj jest ten kwarc, ale chyba tego nie będziemy podkradać na razie. Chyba lepiej podkraść na razie te wełnę, tutaj ten glowstone. No oczywiście, że tak, no kurde. A kurde, ała, ała, ała. Wiesz co, potem, potem wrócimy tutaj i nie zbierasz tej wełny w ogóle, bo masz pełny ekwipunek. Tak, wrzuciłem stalowe buty, bo jakieś stalowe buty miałem. Ja to zbiorę, bo ja jeszcze tam mam trochę miejsca, więc no mówię, potem najwyżej tutaj wrócimy. Glowstone, wełna to akurat fajna do budowania będzie, do jakichś różnych kreacji śmiesznych. No, ja już znam te twoje śmieszne kreacje. Których niestety nie będę mógł zrobić, gdyż ponieważ na wizji się nie profanuje takich symboli, które ja chciałbym sobie powiesić nad moim domem w Minecrafcie. No. Niestety. Dokładnie, nie? No niestety, więc ja tak hech, nie bardzo będę mógł, no mówię. A poza tym też nie chcemy, żeby YouTube się zesrał, bo wtedy YouTube zobaczy, zesra się, kurde, i pójdzie na rzadko, no i będziemy mieli wtedy nieprzyjemności. No dokładnie. Ty, kurwa, 3 pająki znalazłem. Tutaj chyba pod tym jest jakiś spawner. Kurwa, jest. Spawner, przestań mi rodzinę prześladować, chuju. Spawner, ty, kurwo, jebana. Ja pierdolę. Ty. Do widzenia. Znalazłem w sumie przy okazji dywan, jeszcze to podpierdolę dywan. Ty, a wiesz co to znaczy dywan po rosyjsku? No. Tapczan. Tapczan. No. Tapczan. A kawior to jest dywan. Tak, taka ciekawostka. Kawior, dywan. Ja pierdolę. No, ja tutaj wiecie, ja jestem. Russian boy, a ruski to mam w swoich kościach i genach i wszystkim, nie? Dokładnie. Więc ja tu, jak chodzi o ruski, to akurat to i owo wiem. To i owo wiesz, no i elegancko. Wiem. Kurwa, coś mi Minecraft na chwilę stanął, ale już odstanął. Kurde, pomidor, znowu ci stanął, no wiesz. Nie wiem, dzisiaj, kurde, Minecraft ma jakiś chyba okres, kurde, nie nagrywaliśmy... Czekaj, kiedy my ostatni raz? W sobotę żeśmy nagrywali, nie? Sobotę, jest teraz wtorek, bo ja niestety musiałem iść odbębnić swoje niewolnicze 12 godzin na Orlenie 3 razy. No to kurde, zobacz, 3 dni żeśmy nie nagrywali w zasadzie, albo 2 dni w sumie, i teraz Minecraft dosłownie sra się, jakiś okres dostał, kurde. Ty ciesz się, że się Minecraft sra, a nie serwer, bo jakby serwer się zesrał, to by było jeszcze gorzej. No, wtedy to byłoby... No, troszeczkę nieciekawie bym powiedział, no to, właśnie, bo jakby bieguneczka serwer złapała, no to tak już... No wtedy cóż poradzić byłoby? No cóż poradzić. No ty, cóż... jest jeszcze drugi pokój. Znaczy jest jeszcze jeden pokój, w którym nie byliśmy, bo widzę, że tutaj... Tak, że tutaj jest jakiś ukryty pokój u góry. Mhm. Na tej wieży, tej takiej jakby finałowej, ale w nim chyba nic nie ma. To jest... Czekaj, tam gdzie jest takie łóżko i złoty ten?
Nie, na samej górze, jak są, było te kilka skrzynek, to ja tam jeszcze wszedłem do góry, gdzie jest taki pokój jakby na parkur. I tam sufit rozkopałem i patrzę, że coś tam jest, ale wszedłem, to tam nic nie ma, to jest puste pomieszczenie, więc. O lol, to aż idę zobaczyć, bo jestem ciekaw tego pustego pomieszczenia. No mówię, no tam nic nie ma, więc trochę nie warto, ale jak chcesz, to zobacz. O, ale ciemno jak w dupie, o cholera, o Jezus Maria, No aaa. tu blisko, blisko już. No wejdź sobie, zobacz, ja tam już spierdalam, ale tam gdzie chcesz. No, tędy też może wejść. Dobra. Ale mogłeś się czymś podsadzić w sumie. Okej, dobra, zobaczmy ten ciemny pokój jak w dupie. O, ty kurwo szkielecie. Przestań mi rodzinę prześladować, kurwa. O, tu widzę, że tu żeś był, dobra. To już widzę. Oj, oj, oj. Czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy. No, także mówię. Tam jest. Tam rozkop sobie te kamienne, znaczy te neterowe cegły u góry. I Okej. zobacz, tam jest jakiś pokój, ale. No, dosłownie nic tam nie ma, więc. O, Nie lecimy, znam. lecimy, lecimy, nie śpimy, kurwa, raz, dwa, trzy. No, dokładnie. Więc no, ja chyba już jestem zdania, że można. O, kurwa, prawie się zabiłem, że można. Że można już w sumie stąd iść, ewentualnie Faktycznie, tu potem nic też. nie ma. Tu nikogo nie ma! Tu No to nikogo nie ma. gdzie ten magikal, ty? Właśnie, Kurwa. ej, halo, miał być Magikal, miała być Gocha 3 złote, ale nie ma ich, kurde, oszukali nas, a my byliśmy święcie przekonani, że oni tu będą. A no Kto to? wiem, no Magikal poszedł teraz TikToki nagrywać, okej, dobra, to ma sens. On teraz TikToki nagrywa. Tak. O kurwa. Magikal jest sławny na TikToku, tak samo jak pewien Grzegorz G, zwany jako Góral, swego czasu też nagrywali. Oj, oj. No, Oj, oj. to spierdalamy. O nie! Ale znalazłem jeszcze jeden pokój, ty. Ała! Spadłem i się połamałem, ale żyję. Znalazłem jeszcze jeden pokój i tutaj parę ciekawych rzeczy jest. Ale to jest jakiś pokój pod nami, czy gdzie? Zobacz sobie po prostu, gdzie jestem, gdzie jest nad tobą właśnie. Aha, nade I mną. tu nas nie było, o dziwo. O kurde. Ale nie mam za bardzo miejsca w skrzynce, żeby cokolwiek stąd kuźwa zabrać. Okej. Ach, kurde. Jebane platformowanie w tej posranej Francuz. O, siema. Ała. No dokładnie, kurwa. Ciekawy Masz pokój. też, żeby cokolwiek zabrać stąd? Bo Tin ja tak. ingot, tin ingot, co tu mamy? Albo coś zestakować w ogóle, bo ja bym. Stalowa Ja. zbroja, what the fuck? Po co Nie to masz komu? miejsca. No ja nie mam miejsca, kurde, tu jest jakiś HP orb, no to nie wiem, weź sobie HP orb jak chcesz. HP Orb, no tak. A ja sobie wezmę płytę muzyczną. A czyli masz miejsce, ty Judaszu? Nie mam, ale właśnie tutaj wymieniam rzeczy, które są trochę bezużyteczne. Nie wiem, co tu mogę. Czekaj, to głowy mobów daj. O. Zestakuj i ja wezmę wszystkie głowy mobów. Dobra, no to tak, masz Będzie to. git. Stalowy miecz. To mnie bardzo ciekawi, co jest za stalowy miecz. Znaczy, no to Taunium. jest zwykły miecz, nie, ale Taunium ingot. warto to wszystko zbierać. Taunium, no to coś tam, kurde, z Towncrafta. I nie wiem, czyli nie masz już za bardzo miejsca, Nie żeby mam inne rzeczy. pełny ekwipunek. Kurde, no. Ile Dobra, stalowy to. ma? 500? Kurde, to musi być jakiś dobry miecz. Co 500? No, 500 żywotności. No to nie, bo diamentowy ma 1561. Czyli to jest coś ala taki ten, ala taki żelazny, bym powiedział. No, coś takiego. Wiesz co, ja chyba wracam na chatę, odstawię itemy i jeszcze pójdę tam ten pokój oplądrować, No bo w sumie pewnie, to. kurde. Ale ile my płyt muzycznych, kurde, mamy i tych wszystkich rzeczy. Będzie można puszczać. No mówię, tutaj przyzwyczajcie się, że my będziemy naprawdę duże dymy robić. Autentycznie tak, to jest prawda. Największe dymy teraz były w jaskiniach. A teraz trzeba będzie zabrać się za budowę, kurde. Zabudowa, au! Au, głowa w betoniarce. Dobra, ja idę. Ja idę. Jak możesz, to nastaw piecyk, żeby tam jakieś te złoża przetopić. Niech się Właśnie mam przetapi. taki zamiar.
Ja właśnie spierdalam. Kurwa! Kurwa! Troszeczkę nasion, znaczy troszeczkę porozwalam trawy, to może jakieś nasiona wpadną. To ja tutaj też przy okazji pochowam te diamenty, tam dołożyłem do tych, co ty masz, bo ja w ogóle nie mam miejsca w ekwipunku skrzynki, nie mogę zrobić. Jak nie możesz zrobić? Przecież tam jest ten... Ale nie mam miejsca w ekwipunku! No spoko, spoko. O nie... No mówię, no na razie wszystko odkładamy do jednego miejsca, ale no trzeba będzie jebnąć jakiś taktyczny magazyn chyba, nie? Stary, my mamy w ogóle cztery zielone płyty. Cztery zielone płyty kat, więc jak jedną zgubimy, mamy trzy. Jak jedna się porysuje, nie? Tak, jedna się porysuje, to już mamy pozostałe, nie? Ty wiedziałeś, że nożyczkami można... jak masz trawę, no nie? Blok trawy, ale nie takiej trawy, tylko tej takiej, co rośnie. Wiesz o tym, że nożyczkami jak to rozwalisz, to możesz zebrać? Lol. Czy tylko ja o tym nie wiedziałem? Ja myślałem, że tylko silk touchem się da. A widzisz, kurde. Właśnie sobie poszedłem trawy troszeczkę porozwalać, bo czemu w sumie nie? Wiesz, człowiek całe życie się uczy, jeżeli chodzi o Minecrafta. No, bo zebrałem już 6 nasion tytoniu z takiego pięknego modu, który się nazywa Shlugcraft, którego wcale nie zrobił Sebulbiusz 2015. Najlepszy rok, 2015. No, mimo że bardzo na 2015 hejt leciał z mojej i z twojej strony, że to zjebany rok, miło się go wspomina. No, tak z perspektywy czasu miło się wspomina, nie? Z perspektywy czasu miło, tak. Dymy, 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 jeszcze raz dymy, kurde. To, jak widzicie, Sebulbisz poszedł sobie ścinać trawę, nielegalne tutaj, kurde, jakieś rzeczy będzie robił, a ja se przy okazji przygotuję, nie wiem, jakieś materiały do budowy, kurde, domu, chociaż jeszcze nie wiem, z czego ja bym chciał, kurwa, robić, ale coś... Jak coś, to można coś z cegłą pokminić, bo ja chyba będę robił troszeczkę cegły, może troszeczkę drewna, że jakąś jedną ścianę z cegły, ale też na razie nie wiem za bardzo, jak to widzę. Wiem, że chciałbym jebutnie dużo rzeczy zbudować, ale nie mam za bardzo pomysłu, jak to można ogarnąć. Masz tak samo? Mam tak samo, autentycznie. Ajajajajaj. No nic, ja tutaj jeszcze oplądruję dywan, bo... No czemu nie? Szkoda, że właśnie, że... Kurde, może tak sobie zainstalować takiego moda, może taki jest, żeby dywan sobie na ścianę jebnąć. Jak wiesz, tak jak Ruscy robią. Dywan, bo piździ. Wiecie co, no... Gdyby tutaj, gdyby nie jeden prosty fakt, a mianowicie, gdyby nie to, że MC Creator, którym robiłem moda Shlugcraft i parę innych modów do Minecrafta, gdyby nie to, że ten MC Creator już nie działa na starszych wersjach, bo coś tam się spierdoliło z biblioteką Forge'a, to ja bym powiedział po prostu, dobra, słuchajcie, ZW, idę zrobić jakiegoś nowego moda na serwer, bo tak to moglibyśmy zrobić nawet moda, że wiesz, na przykład spawnuje się taka struktura, że jest Biedronka i tam na przykład jest Jimmy, podchodzi do ciebie i mówi, proszę się nie reklamować, znaczy nie, on nie proszę się nie reklamować, tylko będzie mówił, cześć, będę chciałbym cię zaprosić na mój kanał, chciałbym cię zaprosić na mój kanał. A wiesz, w ogóle mam taką teorię, że te zombiaki, z którymi walczyliśmy, nie? To właśnie to są takie klony Jima, nie? Którzy biegną do ciebie, niby coś tam szemroczą, ale tak naprawdę to jest proszę się reklamować, Sebulba, wpadaj na mój kanał, chciałbym cię zaprosić na mój kanał, kropka. Ty, czyli myślisz, że to jest, że to są pracownicy Biedronki, którzy po prostu zapierdalają nadgodziny i przez to aż zamieniły się w zombiaki? Dokładnie. Reklamują? Dokładnie, tak, dokładnie tak. Jak to mawia pewne przysłowie, wyjąłeś mi to prosto z ust. Dobrze, że wyjąłem, a nie włożyłem. No chopie. Dobra, tutaj jeszcze przy okazji dwa piecyki zrobiłem i niech się tutaj przetapia, kurde, ruda żelaza 46, kurde, kurde. Niech się przytapie. Ja chyba będę szedł pluć ekologom prosto w ryj i zacznę zaraz wycinać jakiś las. Czy jest tu jeszcze jedna skrzynka, której mógłbym skorzystać? Kurwa, wszystkie nie są zajęte już. Autentycznie mamy tyle rzeczy. A to jest który odcinek dopiero?
który to jest? Bo ja straciłem rachubę czasu. Wczesny jakiś, kurde, chyba siódmy, coś takiego. Coś chyba w ten deseń, jakiś siódmy. Też mi się tak wydaje. My już mamy tyle rzeczy, bo ty z tego Minecrafta solo to ile odcinków na tę chwilę masz? O Jezus Maria, ja mam, żeby ci nie skłamać, z 20 coś chyba. No to tutaj podejrzewam, że będziemy mieli z 60 odcinków. Kurde, jak nie więcej, bo ja mówię, no znając życie, będzie trzeba parę odcinków przeznaczyć na jakieś dymy w Twilight Forest czy coś. Trzeba będzie też sporo odcinków poprzeznaczać na budowanie. No mówię, no tego będzie w chuj dużo. A spokojnie, jeżeli chodzi o Twilight Forest i tak dalej, to na pewno odwiedzimy, bo tam trzeba się wybrać i to obowiązkowo. Żeby to tylko tam, jeszcze też będzie można odwiedzić kosmos. A Alter też? No kurwa, po co mamy tego modę? No kurde. Ale powiem wam, że z tym Aetherem to masakra była, żeby to ogarnąć, żeby to działało. Bo właśnie Aether się strasznie gryzł z tym Biomes Plenty. Strasznie odpierdalał maniane. No wiecie, no taki jest urok modpaków, że w ogóle urok Minecrafta, że wiecznie kurwa coś nie działa. I ja strasznie się wkurzyłem, jak musiałem to ogarniać, bo to było na zasadzie, że ja wrzuciłem w ogóle uważaj, bo tu dziura jest. Świetnie, kurwa. Świetnie to wygląda. Nie no, kurde, wchodzisz i pod nogami już od razu masz, kurde, skrzynkę. No, więc także... No ja mówię, ogarnianie Minecrafta jest ciężkie, bo ja mówię, chciałem ogarniać i to się po prostu zesrało, nie? Tak doszczętnie się kurwa zesrało. Ten Twilight, Aether, bo on stwierdził, że jak się go zainstaluje pierwszego, to będzie okej, okay, ale jak się zainstaluje najpierw Biomes Plenty, a potem Aether, to on już się skraszuje. I weź mi to kurwa wytłumacz, to jest robienie modów. Na szczęście wszystko jest ogarnięte, wszystko działa i tfu, ja się cieszę, że gra się nie kraszuje. Dokładnie, i lepiej, żeby się nie kraszowała, bo w mordy dostanie. Tak więc morał z tego dzisiejszego odcinka jest taki, że byliśmy zobaczyć tam i niestety Magikala nie było, bo stwierdził, że pierdoli i idzie nagrywać TikToki. Więc może jak zbudujemy chuj dużą Hawirę, no to będzie go można, nie wiem, w końcu pojmać, wiadomo, uratować, ale od razu idzie do nas do więzienia, bo ja proponuję w ogóle tutaj, kurde, odjebać jakieś więzienie, wiesz, jak będą coś ludzie z wioski czy coś, no to po prostu trzeba będzie ich tam dać do niewoli, bo wiadomo, wiesz, my tutaj jak chcemy się tak rozbudowywać, robić takie wielkie tereny, no to spoko, ale przydałoby się porobić, wiesz, jakieś eksperymenty na ludziach, żeby tam, wiesz, jak zachorujemy, to żeby wiedzieć, jakie lekarstwo. No oczywiście, wiesz, bo takie. Pamiętajcie, że w Minecrafcie też jest ten kononowiczowirus, że tak powiem. Trzeba dać cenzurę, żeby nie było. Kononowiczowirus również jest tutaj w Minecrafcie i niestety za niedługo trzeba będzie bezprawnie nosić maseczki, kurde. Tak więc pamiętajcie, maseczki w dłoń i jechana z koksem. No dokładnie, to także ja mówię. My tutaj... No mówię, zrobimy sobie naprawdę dużą, dużą miejscówę. Sztab kacyny, kurde. Kurwa, sztab kacyny. Ja pierdolę, całego drzewa mi nie ścięło. Ale chwała Tricapitator. Tylko, że kurwa całego drzewa mi nie ścięło. Ja pierdolę. A wiesz, co jest najgorsze? No. Że zostaje nam 30 sekund do skończenia czasu antenowego. No i widzicie, mieliśmy budować, ale w końcu przegadaliśmy odcinek i byliśmy tylko, kurde, zobaczyć, czy Magikal jest, a się okazało, że Magikala nie ma, więc chuj mu w dupę. No, dokładnie. I nie pozdrawiamy tego użytkownika i niech wypierdala. I niech wypierdala stąd, bo ludzie chcą zjeść. No dokładnie. Niech wypierdala, ludzie chcą zjeść. Dobra, choć nie wiem, może się prześpi czy coś, chyba że chcesz w nocy zakończyć odcinek. Wiesz co, ja zaraz będę, tylko ja tutaj te drzewko ścinam do końca, bo mi Tricapitator się zdesrał, bo siekierę miałem niezużytą, a nie chcę zostawiać latających drzewek. To takie trochę nie na miejscu.
No, Kurwa, no to nie jak coś, wiem. to ja w łóżeczku czekam. A, rozumiem, Mateuszku, czekam w łóżku. Tak, Sebastianku, w łóżku czekam. Ja tak powiedziałem, kurde, do Zakolaka, to się jakoś obraził, zaczął filmy na mnie nagrywać. Ja nie rozumiem tego człowieka. Ja powiedziałem mu, Mateuszku, czekam w łóżku, a ten, to ty, kurde, znowu na mnie, nagrałeś na mnie film? Po co? No co, nie Wiecie, no to... załapałeś aluzji? Strasznie ciężki człowiek, muszę wam powiedzieć, ciężki człowiek. No, ale Dobrze. wiesz co? Lepszy ciężki człowiek niż człowiek reklamujący się. No właśnie, wiesz co, no lepiej człowiek z ciężkim charakterem niż człowiek z ciężkim brzuchem i dupą, no nie, na przykład jak Jim, więc no to jest akurat to. Ale Już, tu już. jest pojazd po Jimie. Zobaczysz, Jim się wkurwi, jeszcze na Wrocławiu nam wypierdoli. Wiesz co, no ja nie mam nic przeciwko, jakby on chciał się ze mną bić, ale jak się chce zacząć reklamować, o to już gorzej. Dobrze, już lecę. O, jak czekasz w łóżeczku, ja Grzecznie. też. Dobrze. O niej, zaraz film zdjęty za treści porno. Ej, dawaj, pożegnamy się na tle tych wszystkich skrzynek, będzie zabawnie. Dobrze. Czekaj. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo, ponieważ piździ na dworze, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Patrzcie, ile mamy skrzynek, jesteśmy zakopani w skrzynkach, no i no lipa, lipa, powiem szczerze. Jeszcze brakuje na suficie, żeby tu zrobić sufit ze skrzynek. Tak! Tak więc jak widzicie, pośladki się z wami żegnają, no bo my nie mamy twarzy, tylko dupsko. No i tyle. Pośladki się z wami żegnają i do widzenia, kurwa. Do widzenia. Do widzenia, elo, elo.